Witam szanownych widzów kanału SKDF Atmosfera. W nietypowym otoczeniu, w nietypowych okolicznościach słychać za moimi plecami Atlantyk, który sobie szumi, tak będzie sobie szumiał po filmie i szumiał przed filmem. Dzisiaj chciałem przybliżyć pewien, omówić pewien materiał, który dostałem od Tomka. Dzięki jego uprzejmości mam fajny film na temat ratowania, w którym coś poszło poza sekwencją, poza normalnym planem, jakiego się możemy spodziewać, kiedy mamy awarię. Normalnie spodziewamy się, że otwieramy główny spadochron, sprawdzamy, co się z nim dzieje. Główny spadochron na przykład ma jakąś awarię w postaci uszkodzenia albo nieprawidłowego napełnienia albo czegokolwiek, co oceniamy jako dla nas nieprawidłowe. Odłączamy go i otwieramy spadochron zapasowy. I w tej normalnej sekwencji stosowane są różnego rodzaju ułatwienia dla tych, co mogą zapomnieć otworzyć spadochron zapasowy w momencie, kiedy odłączyli się od głównego, czyli systemy RSL, RSL LOR, czy też RSL MART, które teraz również występują i są w nowych odsłonach. Niektóre są prostsze, niektóre są bardziej skomplikowane, mają nie tylko otworzyć spadochron zapasowy, ale mają również wyciągnąć freeback i przyspieszyć całe napełnienie zapasu. Natomiast tutaj jest sytuacja, w której pilocik zawiązał się, zrobił się na samym pilociku, zrobił się supeł i pilocik nie miał siły nośnej na tyle dużej, żeby wyciągnąć, ani nie grało takiego oporu, aby wyciągnąć paczkę z głównym spadochronem z pokrowca. Jest to bardzo możliwe, dlatego że w pokrowcu, kiedy używamy spadochronów głównych, które są dość ciasno wepchnięte do paczki, a paczka jest dość ciasno wepchnięta do pokrowca, potrzeba dość sporo siły, żeby to wszystko wyciągnąć. Normalnie napełniony pilocik jest w stanie to zrobić, jeżeli pilocik na przykład ma nierozciągnięty keyline i wtedy też ma niewystarczającą siłę, żeby to wyciągnąć. Skoczkowie posiłkują się często tym, że z łokcia dają w pokrowiec, żeby wypchnąć paczkę z pokrowca, kiedy oczywiście o ile mają wystarczającą wysokość, żeby to zrobić. Tutaj skoczek przystępuje do podjęcia procedury awaryjnej, widząc nad swoją głową pilocik, który nic nie zrobił i pilocik, który nie podjął swojej prawidłowej pracy, tylko dynda sobie, czyli mamy holowanie pilocika, podejmuje procedurę, pełną procedurę awaryjną. O tym chciałem też później powiedzieć, na razie tylko powiem, że tak, wyciągnięcie uchwytu od głównego spadochronu, długi czas pomiędzy wyciągnięciem uchwytu odłączania głównego spadochronu, a otwarciem spadochronu zapasowego. No i teraz właśnie następuje coś, co możemy powiedzieć, że jest out of sequence, czyli następuje sytuacja, która nie jest często sprawdzana przez producentów. Dlatego, że najpierw startuje zapasowy spadochron i potem, kiedy wychodzi z pokrowca freeback, luzują się wszystkie naprężenia i jest mniejszy, nie jest tak ścisły pokrowiec, w związku z tym wystarczająca jest siła, żeby wyciągnąć paczkę z głównym spadochronem z pokrowca. Najpierw otwiera się zapasowy, zaczyna się napełniać spadochron główny. Zamki są już odłączone, w związku z tym w momencie, kiedy wychodzi czasza wychodzi z paczki, opór jest na tyle duży, że zamki się zwalniają i tu mamy problem, który się pojawił w tym skoku, mianowicie system RSL MART, w tym przypadku RSL Skyhook, przytrzymał całą tą czaszę w dość niewygodnej konfiguracji dla skoczka i trudne było pozbycie się tego spadochronu. Akurat w układzie, w którym również się owinęło to wokół szyi, co dawało dodatkowy dyskomfort. Teraz pytanie jest, dlaczego to nastąpiło? Po pierwsze techniczne rozwiązanie. Dlaczego nastąpiła sytuacja, w której RSL cały czas trzymał czaszę główną podłączoną do pokrowca poprzez jedną klamerkę? Poprzez klamerkę, którą wszyscy spadochroniarze znają. Mogą być wykonane z brązu, mogą być wykonane ze stali kwasotwornej. Natomiast są to klamerki, które zamocowane są do pierścienia na taśmie nośnej głównego spadochronu. Natomiast reszta idzie sobie, oczywiście taśmki nie chodzą, już mówiłem to niejednokrotnie, jest zamocowana taśmka do pokrowca i ma do wykonania jakieś zadanie. W dawnych czasach, kiedy wszystko było proste i łatwe, jedyne co było, to był pierścień na końcu układu RSL. Przez pierścień przechodziła linka od zapasowego spadochronu i czasza główna miała zadanie tylko i wyłącznie wyrwać linkę wraz z zawleczką od zapasowego spadochronu. Następnie okazało się, że RSL ma swoje wady, dlatego że w momencie, kiedy akurat pękłaby lub rozłączyłaby się taśma nośna, na której jest zamocowany RSL, to w tym momencie zapas otwiera się w spadochron, który nie został do końca odłączony. W związku z tym
doszła do tego kolejna pętla, która miała służyć do tego, żeby wsadzić tam jedno z cięgien zamków, żeby też zostało wyciągnięte w tym samym momencie. Na końcu tasiemki, to akurat dobry jest pomysł, na końcu tasiemki zamiast pierścienia pojawiła się zawleczka i to zawleczka była wyciągana przez uchwyt oddzielnym strzemiączkiem, a tu jeszcze widać kolejny wąs, który się pojawił do tego, żeby stabilizować pracę, ustalać pracę z Skyhooka w momencie tego, czy jest praca zainicjowana pilocikiem, czy praca jest zainicjowana niesprawną czaszą. Więc jest to całkiem spory flak, który trzeba wyciągnąć z tego pokrowca, ale najgorsze jest to, że cały czas jest on mocowany na taśmę Velcro. Jeżeli mamy taśmę Velcro, to wszystko jest w porządku, jeżeli zgodnie z sekwencją nasz spadochron, właśnie on się trzyma, nie? Nasz spadochron główny zaczyna odrywać Velcro poprzez klamerkę w ten sposób. To ładnie idzie i wszystko sobie dobrze wychodzi. W tym przypadku moim zdaniem, bo oczywiście chodzi tu o moje zdanie, bo to swoje zdanie prezentuję, tasiemka została przytrzymana przez taśmy nośne od głównego spadochronu, wobec czego rzep, który się pracował w tym kierunku, przytrzymał z dużą siłą czaszę i zatrzymał na jakiś czas, powodując dość niewygodne perturbacje, dlatego że główny spadochron, który ciągle jest zamocowany i stanowi swego rodzaju kotwicę, na przykład przeszkadza skoczkowi w tym, żeby rozplątać line twista na zapasowym spadochronie. I też taka sytuacja już była, dopiero kiedy się odłączył główny spadochron, dopiero w tym momencie skoczek sprawnie się odkręcił, potem bardzo dobrze wylądował. Wszystko to przebiegło prawidłowo. Co jest ciekawego, moim zdaniem, w tym zdarzeniu takiego, co można powiedzieć, że ma nie tylko kwestie edukacyjne, ale takie, że możemy sobie na ten temat trochę podyskutować. Zacząłbym może od kwestii pełnej procedury awaryjnej w momencie, kiedy nie mamy czaszy nad głową. Jeśli jest awaria, w której już żeśmy wyrzucili pilocik i ten pilocik albo nie ma siły wyciągnąć, tak jak tutaj nastąpiła, może w tym konkretnym przypadku, może być kilka scenariuszy. Sytuacja może przebiec tak, że kiedy sięgamy do uchwytu od otwierania zapasowego spadochronu, zmiana strug, przyspieszenie prędkości spadania spowoduje, że wystarczy to, żeby zaczął się otwierać główny spadochron i do tego dokładamy zapasowy spadochron. Zazwyczaj te spadochrony otwierają się ze sobą bez problemu, one powinny ze sobą współpracować. Wiele lat temu na prośbę, czy też na zlecenie USPA, PIA, czyli Stowarzyszenie Producentów Spadochronowych, przeprowadziło testy wtedy, kiedy zaczęły być popularyzowane spadochrony zapasowe, które były szybujące, jaka jest współpraca głównych spadochronów i spadochronów szybujących. Zazwyczaj one ze sobą dobrze współpracują i jeżeli się otwiera nawet jednocześnie obydwa, to one się otwierają i ustawiają się w trzech najczęściej występujących konfiguracjach, czyli jeden za drugim, jeden obok drugiego, albo jeden naprzeciwko drugiego. Oczywiście jest też czwarta konfiguracja, której skoczkowie nie chcą i próbują przez wyparcie o niej zapomnieć. Ta czwarta konfiguracja to jest to, kiedy dwa spadochrony ze sobą się splączą. I ta czwarta konfiguracja, która mnie teraz najbardziej interesuje, zastanówmy się, co by było, jeśli mamy spadochron podłączony główny i jeżeli mamy spadochron odłączony główny, nie? Czyli możemy pójść wieloma ścieżkami. Otworzyły się prawidłowo, ale zamki były rozłączone, w związku z tym spadochron główny od nas odleciał. I teraz uwaga, jeżeli szkoliliście się już, jeżeli chodzi o skoki spadochronowe, to wiecie, że w konfiguracji jeden za drugim nie możemy odłączyć głównego spadochronu, dlatego że główny spadochron może wlecieć, czy też jego taśmy nośne mogą wlecieć w spadochron zapasowy i mogą podnieść slider do góry, mogą zamknąć spadochron. Taśmy też mogą złapać niesymetrycznie za którąś część zapasu, spowodować jego obroty i też uniemożliwić bezpieczne lądowanie. Jeśli mamy podłączone zamki, możemy cały czas z tymi dwoma spadochronami pracować. Zarówno w konfiguracji jeden za drugim, jak i w konfiguracji jeden obok drugiego, jeden naprzeciwko i w momencie, kiedy mamy wszystko splątane. Jeśli mamy sytuację, która jest jeden obok drugiego i jeden za drugim, te spadochrony nadają się do bezpiecznego lądowania. Jeżeli nam się nie podoba, to możemy doprowadzić, że jeden wyjeżdża zza drugiego i w tym momencie nie ma ryzyka tego, że się splączą ze sobą i możemy spadochron główny odłączyć, kontynuując lot na zapasowym i taki manewr nazywamy transferem. I transfer możemy dokonać w każdej chwili, dlatego że zapasowy spadochron jest już napełniony. Możemy go zrobić nawet na ekstremalnie małej wysokości. Tak nie możemy zrobić oczywiście, kiedy mamy jeden naprzeciwko drugiego, dlatego że potrzebujemy jeszcze, że spadochron wróci do swojej konfiguracji, do swojego kąta, do swojego normalnego, ustalonego lotu.
Jeśli jednak mamy sytuację, w której dwa spadochrony ze sobą się splątały, no wydaje się, że to jest już syf kiła i mogiła. Natomiast jeżeli mamy to zrobione, jeżeli do tego doszło wystarczająco wysoko, możemy jeszcze nad tymi spadochronami trochę popracować. Możemy spróbować wyciągnąć spadochron główny z zapasowego albo zapasowy z głównego, jakkolwiek to nazwiemy. To, co będziemy wyciągali jedno z drugiego, będzie chciało łapać powietrze. Spadochrony szybujące mają żebra, które nadają im kształt profilu aerodynamicznego i w tych żebrach są wycięte otwory. Te otwory nazywają się crossportami. Crossporty dystrybuują powietrze tak, aby zachować ciśnienie w całym płacie, aby spadochron mógł pracować jako płat aerodynamiczny. Crossporty powodują również to, że kiedy jedna z komór spadochronu zapasowego powietrze złapie, to te crossporty dystrybuują powietrze do dalszej liczby komór. Mówi się, oczywiście to już jest czas za przeszły, dlatego że teraz spadochrony są coraz mniejsze, ale mówiło się o tym, że jeżeli połowa komór jest napełniona, mamy szansę na przeżycie takiego wypadku i prawdopodobnie skończy się w szpitalu, ale nie skończy się on w krematorium. W związku z tym jest to jakiś tam postęp, jeżeli część tych komór się napełni. Jeżeli uda nam się te spadochrony rozplątać, zawsze w tej sytuacji możemy też doprowadzić do tego, że odłączymy główny spadochron. Ale w czarnym scenariuszu, w którym najpierw byśmy odłączyli główny spadochron, nie mamy już możliwości ingerencji. Jeżeli on się splącze z zapasem, to już tam jest i nie możemy nic z nim zrobić, nie możemy go tam wyciągnąć. Możemy tylko szarpać swój główny spadochron, że być może coś się inaczej przekonfiguruje, będziemy mieli czas. Ale to jest jeszcze inna kwestia, która tutaj jest z tym związana. Pardonsik tutaj akurat na kampingu też się przemieszczają, ale dzisiaj jest wyjątkowo cichutko. Może być też taka sytuacja, w której tracimy czas, dlatego że wyciągając uchwyt odłączania czaszy, która naprawdę nie jest nad naszą głową, jakbyśmy nie byli szybcy, to będzie trwało około 2 sekund. 2 sekundy to jest 100 metrów. Te 100 metrów może być żywotnie potrzebne do tego, żeby rozwiązać problem potem z dwoma spadochronami, jeżeli mamy najgorszy scenariusz. W związku z tym wydaje mi się, że warto by było jako doświadczeni skoczkowie, żebyście również przeanalizowali albo wzięli pod wzgląd to, czy faktycznie pełna procedura awaryjna jest dobra w tych sytuacjach, kiedy nic jeszcze nie wyszło z pokrowca waszego spadochronu i spadacie z pełną prędkością w dół, tracąc 100 metrów w ciągu każdych 2 sekund. I czy to jest czas, żeby odłączać główny spadochron, który jeszcze wcale być może nie wyszedł i być może wcale nie wyjdzie. Nie wiecie, co tam się dzieje z tyłu, nie wiadomo, jak to wygląda. W przypadku holowania pilocika, najczęściej związanym z tym, że kill line nie jest rozciągnięty, jeżeli mam dobrą wysokość, polecałbym mały cios karate, jeżeli łokciem w pokrowiec. Zazwyczaj to działa. Jeden, drugi cios powinno podziałać. Oczywiście tracimy jakiś czas. Ale być może lepiej jest dwa razy bachnąć w ten pokrowiec, niż wyciągać uchwyt od zamków. Teraz przejdę do kolejnego ciekawego elementu szkolenia, w którym jest duża przerwa u skoczka pomiędzy wyciągnięciem uchwytu odłączania głównego spadochronu, a wyciągnięciem uchwytu od zapasowego spadochronu. Mam niesamowitą przyjemność tego, że również mogłem dyskutować sobie, rozmawiać na komunikatorze z Tomkiem i zapytałem się go o tą przerwę. Powiedział, że on ma taki pomysł, czy też można powiedzieć, że być może miał taki pomysł, że jak jest taka sytuacja, to może dobrze jest poczekać chwilę jeszcze, aż coś się może wydarzy, może ta paczka wystartuje. Najprawdopodobniej ta paczka sama nie wystartuje. Dla niej to jest za mało. Ona najprawdopodobniej wystartuje wtedy, kiedy wystartował zapasowy, dlatego że naprężenia na całym pokrowcu się pozmieniały. Nasze przekonfigurowanie i spadanie dalej płasko, co już omawiałem na jednym z poprzednich filmów, spadanie płasko jest najgorszym spadaniem, jeżeli chodzi o inicjację pracy spadochronu, a zapasowego lepiej jest być w każdym innym ułożeniu niż w ułożeniu, w którym najlepiej być głową nad horyzont, to będzie najwygodniejsze, jeżeli chodzi o pracę zapasowego spadochronu. Nad horyzont, czyli nasza głowa jest trochę wyżej niż tułów i nogi, w tym momencie dla zapasowego spadochronu zabiera go bardzo ładnie i nie powoduje przy twardym otwarciu również jakichś dalszych perturbacji, powiedzmy z bólem związanych potem z urazem kręgosłupa. Wydaje mi się, że miało to inne podstawy, dlatego że nasz umysł działa w bardzo perfidny sposób. Najpierw coś robimy, a potem nasze ego dośpiewuje różnego rodzaju historyjki. Czyli najpierw coś robimy, a potem do tego wymyślamy, dlaczego tak zrobiliśmy. Patrząc po tym, jakie ma stalowe nerwy, kiedy wyciągnął uchwyt od odczepiania głównego spadochronu, zaczyna zwijać kable, cięgna spokojnie i dopiero potem, po takich 3 sekundach, następuje otwarcie pasowego spadochronu. Biorąc pod wzgląd również to, że poprzedni, że już miał na swojej karierze miał już ratowanie, zastanawiam się nad tym, czy posiadanie albo obecność systemu RSL Skyhook, czy to nie wpływa na zachowania skoczków.
miałem przyjemność rozmawiać z innym skoczkiem, który miał ratowanie i wylądował, i widziałem, że uchwyt od zapasowego spadochronu był nieruszony w swoim miejscu. Na pytanie, dlaczego tak to zrobił, powiedział, że zawsze, kiedy ma ratowanie, a miał ich wiele, ma ręce na obu uchwytach, wyciąga jeden uchwyt i patrzy, co się dzieje. Jeżeli wszystko zadziałało dobrze i zadziałał RSL, otworzył zapas, to dalej nic nie robi. Jeżeli by nie zadziałał, to ręka na drugim uchwycie jest czujna, jak pies podwójny, w każdej chwili może zareagować i w każdej chwili może wyciągnąć ten uchwyt. Okej, ta historia mi się spodobała, natomiast tutaj na pewno tak nie było, dlatego że widać, że przy pomocy drugiej ręki skoczek sobie zwija cięgna od odłączania czaszy głównej. Wydaje mi się, że raczej chodzi właśnie o funkcjonowanie RSL-a. I to jest kolejna rzecz, którą chciałbym, żeby kolejny raz wziąć pod wzgląd, nie tylko kupując swój sprzęt, ale myśląc o własnych procedurach awaryjnych, nie tylko o tych procedurach, które są podczas szkolenia podstawowego, tylko o tych, które są bardziej złośliwe i o tych, które są bardziej niebezpieczne, bo są trudne do przewidzenia. Za każdym razem, kiedy mamy dodatkowe urządzenie, które marketingowo zostało nam sprzedane jako podwyższenie naszego bezpieczeństwa, za każdym razem, kiedy wierzymy w większe bezpieczeństwo przez posiadanie czegoś takiego, de facto jesteśmy w większym zagrożeniu. Nasza iluzja tego, że jest bezpiecznie, opiera się zupełnie na bezpodstawnych kwestiach. Wierzymy w to, że komuś coś działało, wierzymy w to, że ktoś to kupił i kto nam to sprzedał, to mówi nam prawdę. Natomiast jeśli chodzi o systemy MART, one cały czas są w fazie doświadczeń. Cały czas to jest kwestia rozwiązań, które są faktycznie dobre, ale nie można brać tego pod uwagę w planie skoku. W planie skoku jest fundament bezpieczeństwa, który mówi o tym, że na wysokości 1100 stóp, 300 metrów powinniśmy najpóźniej przystąpić do procedury awaryjnej. Jeśli jesteśmy niżej niż 300 metrów, nie wolno nam odłączyć głównego spadochronu. Otwieramy spadochron zapasowy i potem dajemy sobie radę, być może potem wykonamy transfer, kiedy będzie otwarty zapasowy spadochron. I posiadacze systemów MART, jakiejkolwiek produkcji, nie są z tego zwolnieni. Tak samo powinni działać, nie są lepsi z tego powodu, że sobie kupili coś droższego i mają to w swoim plecaku, ma zadziałać. Niedługo, zupełnie niedługo, ponieważ mamy już bardzo fajny materiał z ratowania jednego z wingsuiterów, w którym widać, w jaki sposób Skyhook zaczyna swoją pracę, ale potem przerywa tą pracę i trudno jest powiedzieć dlaczego, ale na filmie dokładnie to widać, że zostaje zerwany Skyhook i potem już działa tylko sam pilocik. Jeżeli ktoś by wierzył w to i ufał, że mu na niższej wysokości niż 300 metrów to pomoże, to może się przeliczyć. W związku z tym za każdym razem, kiedy nam się wydaje, że nasze bezpieczeństwo wzrasta, to jest iluzja. W tym momencie tak naprawdę wzrasta nasze zagrożenie. Tylko stałe poczucie zagrożenia daje nam możliwość prawidłowego przygotowania planu skoku i prawidłowego realizowania tego planu. Także w tym miejscu dwie rzeczy, dwa, nawet może trzy. Najważniejsze rzeczy są takie. Tylko w szkoleniu podstawowym wszystko jest czarne i białe. To chodzi o to, aby skoczkowie początkujący, którzy są w największym stresie, aby ci młodzi skoczkowie mieli łatwość podejmowania decyzji. Potem już to nie jest czarne i białe, potem są sytuacje, w których są różne reakcje, które wykonamy. Oczywiście cały czas to fuck you rescue, które stosujemy przez całą naszą karierę, będzie relatywnie dobre i będzie lepsze niż zrobienie niczego. Natomiast jeśli chodzi o przemyślenie różnych sytuacji, różnych planów, warto by było wziąć pod wzgląd, że różne sytuacje awaryjne mogą mieć różne postępowanie. Niekoniecznie w momencie, kiedy nie mamy czaszy nad głową, jest sensowne odłączanie czaszy głównej, która ciągle jest w kontenerze, ciągle jest w paczce i ciągle jest na naszych plecach. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, niezależnie od poziomu wyszkolenia, jeżeli już realizujemy pełną procedurę, która polega na tym, że po odłączeniu czaszy głównej niezwłocznie wyciągamy uchwyt zapasowego spadochronu, niezależnie od tego, czy mamy RSL, czy mamy RSL MART, czy mamy LOR 2, czy inne systemy. Na przykład czeska kopia, która była prawie jak LOR 2, ale nie była LOR 2. I wreszcie systemy, które są dodatkowo instalowane, są instalowane z myślą o pewnej konkretnej sekwencji zdarzeń. Te systemy, tak jak RSL czy RSL MART, nie podlegają certyfikacji. Certyfikacja jest na normalny spadochron zapasowy, który jest po wyjściu manekin wypada z samolotu i jak pilna desantowa otwiera mu spadochron zapasowy i to wszystko jest w ten sposób testowane, czyli testowane jest w ten sposób, że jest sekwencja, w której pilocik rozpoczyna pracę spadochronu zapasowego
po tym, jak już nad głową jest czysto. W związku z tym wszystkie systemy, które są dodatkowo, jeżeli jest zaburzenie sekwencji otwarcia i coś jest nie po kolei, czyli właśnie pierwszy startuje zapasowy, a potem główny, na przykład mylimy uchwyty, też jest możliwe, że jest mało treningu, albo jeżeli tylko oglądacie filmów, filmy uczy się z filmów, to w tym momencie istnieje sytuacja, w której robicie wszystko jak w odbiciu lustrzanym. I też może nastąpić problem, w którym wyrywamy nie ten uchwyt, który powinniśmy wyrwać. W związku z tym te dodatkowe systemy to są dodatkowe komplikacje. Podzielę się moim spostrzeżeniem, które mam z wieloma innymi osobami, doświadczonymi instruktorami. Im prostsze, tym lepsze. Im mniej jest skomplikowane, tym mniej jest miejsc, w którym może nastąpić jakaś awaria albo jakiś problem. Mamy polegać głównie na splanie skoku, na wysokościomierzu, na swoim mózgu i na rękach. Albo obu dłoniach, albo jednej. Jedna dłoń wystarczy do prawidłowej sekwencji. Nie mamy pasażera z przodu, w związku z tym tak naprawdę nie potrzebujemy urządzenia, które otwiera nam zapasowy spadochron w momencie, kiedy się pozbywamy głównego. Dla tych osób, które jednak bardzo chcą mieć mart i bardzo lubią mieć mart i bardzo uważają, że to jest fajne, daje argument, tak, to jest fajne, tylko że chciałbym, żeby sobie poustawiać głowę. W głowie nie chodzi o to, że możemy ratowanie podejmować niżej, tylko na przykład mart jest dobry, bo kiedy jest ratowanie, to możemy znaleźć wszystkie elementy razem. Czyli podłączone do czaszy głównej jest również pilocik z freebagiem, nie musimy się martwić, że będziemy szukali czegoś więcej. Jak wpadnie nam to wszystko w zborze, czasza jest łatwiej znaleźć niż freebag. W związku z tym, jeżeli by było reklamowane mart albo RS Mart, byłby reklamowany jako urządzenie, które pomaga nam utrzymać wszystko w jednym miejscu po ratowaniu, byłbym zadowolony z takiej reklamy. Jeżeli jest reklama albo jest przekaz dla skoczków, że jeżeli masz mart, to możesz, to twój zapasowy spadochron otwiera się szybciej niż innym, to powoduje skrót myślowy, że możemy sobie pozwolić na więcej i podjąć procedurę awaryjną niżej niż inni. Bardzo dziękuję Tomkowi Bocianowi za to, że udostępnił mi ten materiał i że mogę go omówić. I mam nadzieję, że to, co omówiłem, jest dla niego przydatne. Z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że Tomek jest też instruktorem tunelowym, do którego niejednokrotnie odsyłałem swoich studentów i chwalę go za to, że szkoli tak, jak uważam, że powinni być studenci AFF szkoleni, czyli uczy ich latania na płasko, tak zwanym boxmanem, a nie we wszystkich innych nowych wersjach latania, które mają powodować mniejsze zużycie prądu. W związku z tym, jeżeli ktoś miałby ochotę się doszkolić, to akurat tą osobę cały czas polecałem i nadal polecam. A na świecie, w którym wszyscy zamiatają wszystko pod dywan, w którym on nie ma obaw, żeby przekazać swój materiał z ratowania dość kontrowersyjnego do tego, żeby to publicznie omówić i zgodzić się, żeby to publicznie omówić, to chylę czoła. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu. Kolejny film najprawdopodobniej będzie o tym, jak Skyhook jednak czasem nie zadziała.